I przychodzę do was z bardzo, ale to bardzo fajnym zestawikiem. Tak naprawdę to nie... Nie, żartuję, zobaczcie tylko na to. Ale powiem wam szczerze, że chciałem ten zestaw kupić. Naprawdę. To nie jest tak, że cena katalogowa była z kosmosu, tak jak cała ta nasza gwiezdnowojenna saga ma miejsce. To nie jest tak, że ten zestaw jest okropny i tylko figurki są tak naprawdę bardzo ładne. No bo tak jest, taka jest prawda, no niestety smutno trochę, ale wiecie co, bardzo lubię promocje. To już pewnie nieraz słyszeliście, bo przynajmniej z takich 120-130 w ładnym Tesco, bardzo fajny sklepik, można tam właśnie jakieś promocje dorwać czasu do czasu, jak na przykład na Dzień Dziecka. A jak wiadomo, wszyscy jesteśmy dziećmi w środku, dla naszych rodziców zawsze będziemy dziećmi. Zawsze dziećmi naszych ojców i matek. Jak to ten pan ZUS śpiewał. Tak więc kupiłem na promocji. Myślę, że warto. Zwłaszcza, że jeszcze nie ma tej fali letniej. A jak patrzyłem na moje filmy, no to tam ciekawie nie było. Co tam mógłbym wrzucić wam. Na przykład chociażby z okazji Dnia Dziecka. Więc... Ponarzekamy trochę, ale też myślę, że coś ciekawego nawet tutaj da się wyczłapać. Tak więc trochę się pobawimy w adwokata diabła, trochę w adwokata Jezuska, więc no, zobaczymy. Cyk, myk, pyk. Instrukcja. Jeps. Mamy tutaj woreczek numer 2 oraz woreczek numer 1. I tym już zajmiemy się już za moment, jak to złożę. Several days later. Tak więc jestem już ze złożonym zestawem, no i... Oj, byczku, minus 1. No naprawdę ciężko tutaj znaleźć w tej konstrukcji jakiekolwiek plusy. I wywołuje ona naprawdę dużo emocji, zarówno dla fanów Gwiezdnych Wojen, dla fanów Lego, dla tych obydwu, których zbiór A i zbiór B, to jest zbiór AB, czy jak to tam na matematyce było. Tak więc, no, jedynie dla takich psychologicznych świrów jak ja, które widzą 55 dno, jest jeden plus. Scena na Mustafar wywoływała mnóstwo emocji. Dobro kontra zło, miłość kontra nienawiść, ból kontra... no etc, etc. No bardzo emocjonalny pojedynek. Jeszcze ta cudowna, nadająca świetnego charakteru dla całej tej sceny muzyka Johna Williamsa. No i tak samo ten zestaw wywołuje mnóstwo emocji, które były podczas pojedynku na Mustafar, więc to jest ten krypto plusik. A tak to... Zacznijmy może od tego, że twórcy nie mogli się zdecydować, na którą scenę wybrać, żeby odwzorować, jakoś przedstawić w postaci właśnie pojedynku na Mustafar. No bo zarówno mieliśmy i w tym centrum dowodzenia, jakby w tych platformach początek pojedynku, więc i mamy tutaj coś podobnego, gdzie minifigurki raz się nie zmieszczą, jest to o wiele za małe w porównaniu do skali minifigurek. No ale jest, bo nie wiem. No. Druga scena, no to jest oczywiście pojedynek na tych platformach, na tych droidach wydobywczych. No i również to tutaj jest jako ta forma głównej zabawy, czyli obracanie wokół własnej osi, no i przesuwanie w lewo i prawo. I tworzenie low grindu, z czego również się śmieli. Nie ma tutaj high groundu. Spike over, Scoob! I have the high ground! Jak tak można, no? Już nawet chyba najmniejszy znawca Gwiezdnych Wojen wie, że to jest teraz cudowny mem i świetne nawiązanie do niego było. No i też bardzo fajna scena, która kończy to wszystko i przemienia na dobre już nie tylko wewnątrz, jak i też zewnątrz Anakina w Dartha Vadera.
No i nie wiem, czy tutaj mamy jakieś miejsce właśnie z tym High Grandem, czy jakaś magma zastygła, gdzie można się poruszać, gdzie Obi-Wan stał. Nie wiadomo. I jeszcze ta paskudna funkcja zabawowa. O, tryskająca lawa! Niesamowite. No i jeszcze mamy, jakby nam się znudziło w takiej postaci mieć ten zestaw. Tylko uważajcie, żeby przypadkiem nie wytrącić tego i gdzie to było? Tutaj to było? Czy gdzie to było? No nie wiem, te ogieńki to są tutaj tak potrzebne jak... No i mamy tutaj właśnie taki większy ten pojedynek na tych platformach. Ogólnie konstrukcyjnie nie jest jakoś bardzo źle, ale no zobaczcie tylko, ile tutaj jest całych brików. I to nie są żadne transparentne, tylko po prostu takie czerwone, jak plucie wręcz twarz konstruktorom. Pójście na taką łatwiznę, że to jest masakra. Zwłaszcza, że LEGO pokazuje, że potrafi naprawdę nieźle odwzorować jakieś zestawy, jakąś konkretną rzecz. No to jest naprawdę pójście na taką łatwiznę, że to aż boli. Więc jak widzimy, no minusy są i to bardzo dużo. Jeszcze po co to tu jest? Ja już to chyba z 5 razy podczas przemieszczania, podczas tego gnałem to lekko palcem i to już odpada. Panie Boże, daj mi siłę. O, akurat byłem dzwony. Słyszycie? Jeszcze jak? Tak więc teraz główne powody, dla których kupują ludzie ten zestaw, a mianowicie figurki Obi-Wana oraz Anakina Skywalkera w tych jakże ciekawych, ekskluzywnych wersjach ich torsiku oraz nowych wyrazach twarzy. Od razu widać tutaj, kto jest za tą jaśniejszą stroną mocy, a kto jest za tą ciemniejszą. Już po samych ubraniach to widzimy. Obi-Wan ubrany bardzo jasno i przez to widać tutaj liczne zadrapanie, jakieś przyparzenia na jego stroju Jedi, jak i też Anakin, który jego ciemny strój świetnie się komponuje z tymi mrocznymi oczami Sithów. Oboje wyglądają naprawdę cudownie i są to dopracowane minifigurki. Chociaż one są naprawdę bardzo ładne. No i mają oczywiście alternatywne wyrazy twarzy. U Obi-Wana jest to taki strach, przestraszenie. Być może dopiero zauważył, co się stało z jego przyjacielem. Natomiast u Anakina jest to taki trochę spokój, taka powaga. Jeszcze przed przejściem na ciemną stronę mocy. No i oczywiście oboje dzierżą świetlne miecze. Tak więc powiem podsumowanie. Za cenę katalogową w żadnym wypadku nie polecam kupować tego zestawu. 120-130 zł tutaj jest jakaś porażka i nieśmieszny żart. Natomiast jeżeli znajdziemy na przykład na jakiejś promocji, jak na przykład ja, no to wtedy możemy rozważyć ze względu na bardzo ładne minifigurki znanych postaci z sagi Gwiezdnych Wojen, jak i też myślę, że ten zestaw dałoby się i są na to dowody w internecie, jak coś jest w internecie, to jest prawda, że ten zestaw dało się jakoś przerobić tak, żeby ciekawiej wyglądał, ale potrzeba do tego naprawdę mnóstwa transparentnych elementów, które moim zdaniem powinny być już od razu w tym zestawie użyte. I wtedy myślę, że odbiór byłby o wiele lepszy niż te całe briki. No i też po co to jest, nie mam pojęcia. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się. Na razie.